zbyt wiele już się tutaj nie zmieni. Jeśli będzie wynik wyborczy Platformy Obywatelskiej na poziomie bliskim 40%, no to jest to rzeczywiście sukces i należy się wielkie podziękowanie wyborcom, bo jest to wynik lepszy od dotychczasowych sondaży, które się pojawiały. Oznacza to też, że obywatele, że wyborcy ufają Platformie Obywatelskiej, niezależnie od tego, że to były naprawdę dosyć trudne czasy pod względem finansowym i pod względem gospodarczym, ale potrafiliśmy przez te trudne czasy przeprowadzić Polskę, a jednocześnie podjąć bardzo dużo różnych inwestycji, także różnych takich działań, które służą gospodarce, i będziemy to dalej kontynuować. Cieszę się, że wygraliśmy i że będziemy mogli tworzyć rząd i będziemy mogli zapewnić Polakom 4 lata spokoju. Będziemy musieli poczekać do ogólnych wyników, do tych ostatecznych. Ja wierzę, że one się zmienią, że ta proporcja jeszcze się zmniejszy. No tutaj pozostaje otwarte pytanie, kto tak naprawdę zwyciężył, czy Ruch Poparcia Palikota, czy Platforma Obywatelska, no bo jeżeli faktycznie jest tak, że Ruch Poparcia Palikota uzyskał tak wysoki wynik, to myślę, że niedobrze będzie to wskazywało dla Polski, dla Polaków, ponieważ jest możliwa koalicja PO-Palikot, czego my jako Prawo i Sprawiedliwość cały czas się obawialiśmy, no bo tezy i te wszystkie postulaty głoszone przez Ruch Poparcia Palikota, myślę, że nie służą nam, Polakom, były one bardzo populistyczne. Niemniej jednak część, myślę, wyborców dało się złapać na ten haczyk. Zaskoczeniem, aczkolwiek nie wykluczałem takiej sytuacji, jest jednak wynik Sojuszu Lewicy Demokratycznej, mojej partii. Sądziłem, że to będzie partia, która utrzyma dobre trzecie miejsce z wynikiem, który da coś, co się nazywa w polityce zdolnością koalicyjną, czyli jest się potrzebnym i pożądanym partnerem do tworzenia koalicji. Dzisiejszy wynik Platformy i PSL-u wskazuje na to, że koalicja, która dzisiaj istnieje, zostanie odtworzona i kontynuowana przez 4 lata. To była kampania emocji społecznej, w związku z powyższym 10,1% poparcia. Kampania wyborcza bez billboardów, bez plakatów, w najmniejszej ilości plakatów. Kampania emocji społecznej i taki niesamowity wynik za własne pieniądze, bez dotacji, to jest niesamowity wynik na skalę całego kraju. My liczymy na to, że w ogóle jesteśmy w Sejmie, to po pierwsze. Po drugie, czy ja będę w parlamencie, czy moi koledzy z list wyborczych będą w parlamencie, poczekajmy jeszcze do jutra, jak będą już oficjalne wyniki i będzie rozkład mandatów podzielony na cały kraj.